Cześć Daniel z tej strony, alskład.pl. Dzisiaj robimy trening na brzuch, od razu lądujemy na podłodze i poćwiczymy sobie razem, możecie razem ze mną od razu trenować. Teraz tak, ten trening będzie trwał trochę więcej niż 4 minuty. W rzeczywistym czasie może 5, ponieważ robimy takie szybkie rozciąganie po treningu. Teraz haczyk jest taki, że wielu z Was nie wytrzyma całego treningu, ponieważ nie ma żadnej przerwy tutaj. Robimy jedno ćwiczenie po drugim i są ustawione tak, aby za dużo nie kombinować ze zmianą pozycji. Teraz drugi haczyk jest w tym, że mamy jedno ćwiczenie na powtórzenie, następne ćwiczenie na czas, czyli pozycja izometryczna. Później znowu na powtórzenie i później znowu na czas. Więc jak powiedziałem, nie wszyscy to wytrzymają, szczerze mówiąc, ja sam nie wiem, czy ja to wytrzymam. Teraz, skoro mowa o brzuchu, ostatnio dodałem filmik, w którym opisywałem moje efekty po 30 dniach treningu na brzuch codziennie, więc dla zainteresowanych gdzieś tutaj wyskoczy Wam ten filmik, możecie sobie go obejrzeć. Dobra, bez zbędnego gadania przechodzimy do treningu. Dobra, od razu Wam mogę zdradzić, że praktycznie na każde ćwiczenie albo mamy 20 powtórzeń łącznie, albo mamy 20 sekund do wytrzymania, więc tym się możecie kierować i po prostu możecie powtarzać za mną. 3, 2, 1, zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie zaczynamy od dociągania kolana do łokcia, który jest po przeciwnej stronie, czyli prawe kolano idzie do lewego łokcia, lewe kolano idzie do prawego łokcia. Uwaga, zaczynamy liczyć. 20, 3, 2, 1, hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Każdy z Was umie liczyć, więc już się zamykam. Piętnaście mam, 16, 17, 18, 19, 20. Od razu przechodzimy do planka i liczymy 20 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wiem, że niektórzy z Was liczą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak szybko nie liczymy. 18, 19, 20, zostajemy w tej pozycji i teraz kolano do łokcia, wiadomo, prawe kolano do prawego łokcia, lewe kolano do lewego łokcia, teraz 5, 6 chyba, 7, 8, 9, 10, jak się pomylę, to znaczy, że gadam i liczę i czasami może się zdarzyć, że pomylę, ale mamy 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Następne ćwiczenie, które mamy. Idziemy na bok i mamy plank bokiem i trzymamy 20 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Za chwilę będzie zmiana na drugą stronę, czyli będziecie patrzeć praktycznie na mój tyłek. I 20. Zmieniamy strony szybciutko i liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, od razu kładziemy się, nóżki, a raczej stópki pod tyłek, jedziemy 20 brzuszków, jeden brzuszek to sekunda. Raz, dwa, trzy i w takim tempie, cztery, pięć, sześć, czyli nie przyspieszamy, siedem, osiem, zostawiamy spokojne tempo, dziesięć, jeszcze dziesięć, raz, dwa, trzy. Teraz będzie masakra, 5, bo 6, będziemy trzymać tą pozycję przez 20 sekund, 9, 10 i trzymamy 20 sekund, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zostajemy na podłodze. Niektórzy z Was mogą sobie włożyć tutaj rączki pod plecki, jeżeli lubicie.
I teraz tak, unosimy obie nogi. I teraz jedna noga opuszcza i później druga noga opuszcza i to jest raz, dwa, trzy, cztery. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie ma sensu. Sześć. Robić tego ćwiczenia lub tego treningu bardzo szybko. Spinajcie ten brzuch. Czujcie każde powtórzenie. Dziewięć chyba. Dziesięć. I jeszcze dyszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I od razu przechodzimy do hollow body. Jeżeli ktoś nie może wytrzymać, zostaje w tej pozycji. Czyli im jesteście bardziej zaawansowani, czas leci cały czas, tym bardziej prostujecie nogi i coraz bardziej, aż w końcu wytrzymacie. A ja już nie mogę. Chyba z 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oh fuck. Dobra, idziemy od razu do góry, siadamy, teraz troszeczkę się pochylamy, nie jesteśmy w tej pozycji, tylko troszeczkę się pochylamy, już brzuch nas tutaj podtrzymuje, rączki tutaj, bądź tutaj, jeżeli nie możecie wytrzymać. Tu najlepiej jedziemy 20 kolan, mniej więcej do klatki piersiowej. 4, wszystko zależy od tego, a raczej pozycja dłoni. 5, 6, pozycja dłoni zależy od tego, czy możecie wytrzymać, czy nie. Ja na przykład już mam trochę dosyć, szczerze mówiąc, więc już nie wytrzymam tego, a bez asekuracji dłoni, dlatego troszeczkę się odciążam i sobie tutaj pomagam, żeby zrobić cały trening. No i jeszcze zrobimy 4, bo się nagadałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli robiliście więcej powtórzeń, bo ja naliczyłem więcej, nie marudźcie, zrobiliśmy dwa więcej za mamusię. Dobra, idziemy dalej. Zostawiamy proste nogi, trzymamy 20 sekund. Ta sama zasada. Jeżeli macie już wytrzymały brzuch, jesteście w stanie wytrzymać, zostajemy tak. Jeżeli nie, podtrzymujemy się tutaj. Dla tych, którzy nie mogą wytrzymać, wystarczy, że ugniecie nogi i im bardziej zaawansowani jesteście, im bardziej czujecie ten brzuch, że wytrzymuje, tym bardziej prostujecie sobie nogi. Już było 10 sekund. A ja sobie ugnę na chwilę. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 i zostajemy w tej pozycji, nóżki lądują na ziemi i robimy Russian Twist, czyli kręcimy sobie, jedziemy po 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wiem, że mylę liczby, czytam cyfry, ale gadam i robię i ciężko mi też, jeszcze zróbmy wspólnie z 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o fuck, okej, okay. To by było, słuchajcie, na tyle, nie wiem jak wy, ale ja mam dosyć, trening trwał mniej więcej 4 minuty, wiem, że trochę gadałem, możecie sobie zapamiętać ćwiczenia i wyłączyć mój głos i ćwiczyć sobie samemu, jeżeli was wkurzam, ale znacie koncepcję, 20 powtórzeń, 20 sekund na każdą stronę, jeszcze rozciąganie, proponuję wam po prostu położyć się na brzuchu, ręce do klatki piersiowej i do góry w miarę możliwości. Jeżeli tutaj już czujecie naciągnięcie, zostajecie, wracamy na dół i jeszcze raz troszeczkę dalej. Trzymacie chwilę, oddychacie normalnie, wracamy i jeszcze raz, tylko że troszeczkę dalej, prostujemy łokcie. Trzymacie chwilę, oddychacie normalnie, jeszcze raz, ostatni raz i i proszę bardzo, jeżeli chcecie, możecie jeszcze trochę się porozciągać. Więc to wszystko na dzisiaj, macie 4-minutowy dosłownie trening na brzuch, bardzo szybka akcja, tyle wam wystarczy, pamiętajcie, że nie musicie katować brzucha przez 20-25 minut, 30 minut, wystarczą 4 treningi, 4 minuty porządnego wycisku i mówię wam, brzuch ma
macie z głowy. Więc to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że trening się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia.